Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Witam was już w tym 49 odcinku serii z Farminga 22. No, trochę tych odcinków powiem wam, że no już nagrałem. 49 to jest jednak dużo, powoli zbliżamy się już do 50 odcinka, czyli taki już jubileuszowy troszeczkę. A w dzisiejszym odcinku, tak ogólnie, chciałem wam pokazać, w jaki sposób działają szklarnie w Farmingu. Tego wam nie pokazywałem w Farmingu 19 i też nie pokazywałem wam tego w tym Farmingu, więc no nadszedł ten moment, w którym chciałbym wam to zaprezentować. Zakupimy sobie oczywiście, nie wiem, może jedną albo dwie szklarnie, to się jeszcze zobaczy. I chciałem tam wam jeszcze tak ogólnie powiedzieć, że w ostatnim odcinku z Farminga, to był chyba 48, pokazywałem wam tą moją całą fabrykę, firmę i jak ona działa z tymi właśnie winogronami. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli ten odcinek wam się spodoba, no to, no kurde, zostawcie tą łapę w górę, suba, bo wbijamy 1000 słów do końca roku szkolnego. No, no ciężko to będzie wbić, ja wiem, moi drodzy, wiem, ale no nie możemy się poddawać. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, więc wbijamy 1000 subów. No i lecimy z tym cały czas do przodu. I wpadajcie na moje streamy na Twitchu, twitch.com/kondi, bo tam są codziennie streamy o godzinie 20, moi drodzy, tak. Więc tam wbijajcie i subik, i łapka w górę, i ja mam nadzieję. I możemy sobie lecieć już z tym odcineczkiem. Dobra, mamy tutaj w Farmingu październik. Trochę taki miałem przestój w tym Farmingu, że no nie grałem, bo miałem jakieś tam inne zajęcia i no brakowało trochę czasu tego Farminga. Ale teraz troszeczkę tego czasu znalazłem, więc możemy sobie teraz popykać, pogadać trochę na temat tego Farminga. Na temat nowego dodatku Farmingu. Czekaj, nie pamiętam, jaki to był dodatek. Kubota chyba, jak dobrze pamiętam. Więc ten dodatek na pewno się pojawi. Na pewno się pojawi. Tylko że on to dopiero pojawi się 28 czerwca. I też nie wiedziałem, czy mam nagrywać dla was odcinek, którym przedstawiam wam ten dodatek. Bo, no wiecie, dużo osób to zrobiło na YouTubie, a nie jest jakoś to takie mega interesujące. Wydaje mi się, że jak ten nowy dodatek dopiero wyjdzie, czyli te od 28 czerwca już, to jakbym wam to zaprezentował tak normalnie w Farmingu, to wydaje mi się, że to by było o wiele ciekawsze. No ale to się jeszcze zobaczy. Dobra, więc lecimy sobie tutaj z tym, co powinniśmy zrobić w tym odcinku. Czyli to będzie zakup szklarni. To ja wam wspominałem jeszcze dokładnie, nie wiem, czy kupię dwie bądź jedną szklarnię. Chciałbym je postawić w tym miejscu. Wydaje mi się, że to miejsce jest takie właśnie idealne, odpowiednie do tych szklarni. Zważywszy na to, że jest to jedyne wolne miejsce na mojej farmie, gdzie nic takiego właśnie nie mam zbytnio. Jest taka tutaj taka polanka i tu się muszę troszeczkę ten teren wyrównać. Sprawdzając sobie też tak, jakie są te szklarnie ogólnie. Zaraz wam to wszystko zaprezentuję, bo też pewnie jesteście bardzo ciekawi, jak to wszystko tam wygląda. Czekajcie, tak się muszę obrócić. Dobra. Dobra, tutaj trochę zmniejszymy to, żeby to było po prostu niżej. Bo później jak te szklarnie daje, to ten teren niestety się w taki dziwny sposób może wyrównać i będzie to wyglądało bardzo brzydko. A jednak wolę, żeby to jakiś tam wygląd miało. Dobra, jeszcze raz musimy zrobić, moi drodzy. Tak, kształtowanie, dobra, cyk. Dobra, zrobimy sobie tak. I niech będzie właśnie w taki sposób. Dobra, tutaj tak. Tutaj tak, dobra, cyk. Też za dużo kasy nie chciałbym na to wydać, bo jednak wydawać dużo kasy na samo kształtowanie terenu jest takie, moim zdaniem, trochę bezsensowne, bo nie wpływa to zbytnio na gierkę. Tylko wpływa na to, że jak będziemy robili właśnie te szklarnie, będziemy tutaj stawiali to, że one mogą tak troszeczkę krzywiej być postawione, ale tu jeszcze wam zaprezentuję, o co mi dokładnie chodzi, moi drodzy. Dobra, dajmy sobie tak, niech będzie właśnie w taki tutaj oto sposób. Czy jest prosto? Tak 50-50 jest prosto. Jeśli chciałbym właśnie sobie usunąć to, jak to usunę, to będzie moim zdaniem idealnie. I co jeszcze chciałem wam tak ogólnie powiedzieć? Chciałem wam tak jeszcze ogólnie powiedzieć, że no zostawiajcie te łapki w górę, wbijajcie na moje streamy, bo no kurde, chciałem, żeby ten kanał się rozwijał, żeby mój Twitch też się rozwijał. Staram się dla was nagrywać takie najbardziej odcinki, takie coraz bardziej, nie wiem, czy mogę to podpiąć, bo takie zabawne, śmieszne, coś tego typu. Ale jednak staram się i mam nadzieję, że zostawicie tą łapkę w górę i suba i spróbuję wam się jakoś odwdzięczyć za to wsparcie. Dobrze, moi drodzy, dobra. W tym miejscu postawimy sobie tutaj właśnie te nasze... albo jeszcze raz, kurka wodna, co tu się odwala, moi drodzy? Bo wydaje mi się, że to nadal jest krzywo i że to tak nie powinno być, bo przez to te szklarnie po prostu będą źle postawione.
Jeszcze chciałem tak ogólnie wam powiedzieć, że mam nadzieję, że kamerka się dobrze dopasowuje tutaj, że nie jestem za ciemny, w sensie za ciemny, to źle zabrzmiało, że po prostu nie jestem jakoś tam przyciemniony tutaj i że mnie w całej okazałości widać. I nagrywam cały czas dźwięk tak samo, czyli OBS-em. Audacity na razie nie próbuję, bo chciałem zobaczyć, czy ten OBS daje radę sam ten tam dźwięk tego OBS-u. Bo jednak jest to o wiele łatwiejsze dla mnie, kiedy mam nagrywać sam dźwięk z OBS-u, aniżeli miałbym z tego Audacity tam próbować. Zaiste by było lepiej, gdyby OBS produkował lepsze programy do nagrywania, bo to jest moim zdaniem dramat, że kurde, takie coś, a oni nie potrafią jakby tego tak przystosować, tego całej ścieżki dźwiękowej do OBS-a. Oh, very late. Naprawdę mamy dziwne. Dobra, ale mniejsza o to, moi drodzy. Kupujemy sobie już tutaj te szklarnie, ale przed tym, Boże, zapomniałem jeszcze jedną rzecz. Wy się pamiętam, wkurzacie, że co ty dwalasz? Muszę sobie w tym miejscu ogólnie. Albo czekajcie, ja sobie pierwszy właśnie dam, niech będzie. Ogólnie wchodzimy sobie tutaj, patrzcie, P, budowa, tu mamy ten, budowa, produkcja i szklarnie. Mam do wyboru trzy szklarnie ogólnie, duża, średnia bądź no mała szklarnia, bo jakby mogło być inaczej. I wszystkie te trzy szklarnie produkują te same rzeczy, czyli są to truskawki, pomidory oraz sałata. Pobiera produkty i przetwarza je na inne. Duża szklarnia wygląda w taki sposób, no jest ona kolosalnych rozmiarów, no można przyznać, że jest wielka. Te są już takie mniejsze, bo na przykład ta już jest naprawdę bardzo mała. A na przykład bym sobie tą tak obrócił, ja bym ją na przykład tutaj postawił, albo ja bym tą sobie postawił tutaj, to od razu ładnie to wygląda, moim zdaniem, naprawdę bardzo ładnie, tak estetycznie. Więc sobie może postawimy gdzieś tutaj, tylko też nie chciałbym, żeby to było właśnie tak krzywo, bo jednak wkurza mnie to bardzo, że ten teren może się w każdym momencie podnieść, kiedy my będziemy próbowali tutaj właśnie położyć tutaj, znaczy te właśnie te szklarnie nasze tutaj zrobić. Więc musimy to zrobić w taki sposób, żeby to było no gites, żeby było gites, żeby to brzydko nie wyglądało, bo jednak wygląd też jest jakiś tam sposuwany. No przecież, no patrzcie, ludziska, jak zobaczycie laskę na ulicy, no mówicie sobie, o, ale ta jest ładna. No to wolicie tą ładną niż tą brzydką, co nie? I też mi o to chodzi, żebym chciał ten teren tak wyrównać, żeby te szklarnie były ładnie tutaj postawione i żeby wszyscy mówili, że no, to jest ta ładna szklarnia. I już wiecie, znaczy macie taki punkt odniesienia do ładnej laski z ulicy. Więc wiecie, o co chodzi. Jak na przykład widzicie taką jakąś grubą, to ma 60 kg czy tam 70, no to sobie już mi się, ta już nie może. No i pewnie wiecie, o co mi chodzi dokładnie. Dobra, bierzemy sobie właśnie tutaj zasady, niech będzie szklarnie. Zobaczymy, jak ta duża wygląda. Nie, dużych nie będziemy dawali, bo jednak te duże są jeszcze za duże. Damy sobie taką malutką, niech będzie. Damy sobie ją na początek może w ten sposób. Niech będzie ona tutaj. Co nie? Tu i drugą damy sobie tutaj. Albo sobie odwrócimy ją w taki sposób, żeby ona była też tak prosto. Bo chciałem, żeby trochę tej estetyki tutaj jednak było. Dobra. Jak kurwa zachodzi na inny teren? Dobrze, moi drodzy, jak to wygląda? Wow, no powiem wam, że jest równiutko i no jest bajka, kurka, jest klasa, moi drodzy. No, perfekcyjnie to wygląda. Perfekcyjny kondi pokazał wam tutaj właśnie, jak to zrobić. No i moi drodzy, tak, nie ma w tym żadnej filozofii, ponieważ jak widzicie, mam tutaj te nasze szklarnie. Otwieramy sobie drzwi, tak, możemy sobie otworzyć drzwi normalnie, wchodzimy, tutaj mamy kolejne drzwi, no i możemy tak sobie wychodzić, tutaj ten, i sobie wchodzimy tak jak w jakąś, a dobra, nie będę tak mówić, bo jednak i tak jest nieładnie mówić, a tu jest tak właśnie na styk zrobione, ale to mniejsza o to. W tych miejscach dają nam nasze właśnie skrzyneczki z tymi wszystkimi produktami, które dostajemy, czyli te truskawki, sałaty i co jeszcze tam było, i pomidory. Tutaj również mamy drzwi, tutaj też mamy drzwi, możemy sobie otworzyć. Tutaj dostarczamy wodę. Woda jest w taki sam sposób dostarczana jak tam na przykład do zwierząt, czy tam do właśnie tej produkcji tych syropu klonowego. Czyli no powiem wam, że to nie jest skomplikowane.
jest to, nawet mogę powiedzieć, mogę zaryzykować takim stwierdzeniem, że jest to w chuj proste. No, więc podlecimy sobie teraz właśnie po tutaj do naszego takiego beczkowozu, który będzie przywodził nam wodę. Czy są jakieś ścinki w ogóle, moi drodzy? Czy ja zauważam, że tutaj mam ścinki? No broń Boże. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że jednak farming jest wymagający. Albo mój komputer po prostu tak dostaje na dupsko. Jednak teraz temperatury, no jest trochę gorąco, można przyznajmy, jest gorąco. Ale jednak, no nie powinien w taki sposób to działać na ten mój komputer. Bo, no w sumie dawno go nie czyściłem. Temperatury to... No ale nie powinno być w ogóle śnieg. No jest to moim zdaniem lekkie zaskoczenie. Dobra, R, napełnimy sobie to wszystko wodą i widzimy się zaraz, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, napełniłem sobie już tutaj ten beczkowóz, więc pojedziemy właśnie tam w te miejsce, gdzie mam te moje szklarnie. I chciałem wam jeszcze tak ogólnie powiedzieć, że te nasze warzywa, i w sensie warzywa i truskawki, bo można uznać, że sałata to jest warzywo, tak z jeden dzień rosną. I później już możemy widzieć efekty, że już mamy tutaj w naszych szklarniach, obok naszej szklarni tutaj warzywa i owoce. Dobra, dajemy i tutaj napełnimy sobie tą szklarnię całą. Ogólnie mamy to również napisane tutaj w łańcuchach przetworniczych. Łańcuchy produkcji, nie przetwornicze, przepraszam. Że mamy dwie szklarnie, szklarnia średnia i szklarnia średnia. W tej napełniamy już wodę, jak widzicie, a w tamtej właśnie dopiero będziemy napełniali. Więc sobie teraz znowu pojadę jeszcze po drugi tutaj właśnie ten beczkowóz z wodą i napełnimy sobie tą drugą szklarnię, więc widzimy się znowu zaraz. Dobrze, moi drodzy, już mam napełniony drugi raz ten beczkowóz, więc teraz tą drugą tutaj szklarnię, znaczy podejdziemy tutaj z tą wodą i zalejemy tą szklarnię tą wodą, żeby móc po prostu podlewać te nasze tutaj roślinki wszystkie. Dajemy i to się nam napełnia. I tak w międzyczasie mogę wam przypomnieć, znaczy muszę wam przypomnieć, bo wy nie lajkujecie ani nie subujecie. Jeśli kochacie swoich rodziców, to zostawcie łapę i suba, bo wiecie, o co chodzi. Ja chciałem, żeby ten kanał wbił 1000 subów, a wy na przykład chcecie mieć pierwszy raz. No to czy ja wam przeszkadzam, no to wy też mi nie przeszkadzajcie i dajcie mi suba i łapę i lecimy w górę. O to chodzi, moi drodzy. No i tak w skrócie wam mogę powiedzieć. Dobra, ja sobie odjadę tutaj tym moim beczkowozem. Na tym momencie właśnie odjadę, bo nic więcej już skomplikowanego w tym nie ma, tak wam mogę powiedzieć w skrócie. I teraz tylko musimy czekać. Teraz najważniejsza rzecz to jest czekać. Również, że żaden wpływ na to, jakie te rośliny będziemy mieli, w jakim tempie, nie wpływa pora roku. Czy tam jest, mamy zimę, lato, jesień, wiosnę, maj, to nie ma różnicy, bo i tak nam to tak samo rośnie, jakbyśmy mieli właśnie na przykład zimę. Więc no, nie ma to znaczenia większego. Więc chyba tak wydaje mi się, że jak sprawdzałem sobie to tak z jeden... Nie. Oj, myślałem, że to rozjebie. Sprawdzałem tak chyba z jeden dzień, to będzie trwało coś koło tego. Ale tam mniejsza, moi drodzy, mniejsza z tym. Dobra, tu jest to. Tu mam... A, dobra, czyli jest chujowizna, bo... Dobra, tu mam nasz traktorek. A tu jeszcze mam syrop, to muszę to wszystko tam rozwieźć, bo jednak... no, nie mam czasu, będziemy grać tego farminga. Mam tutaj tyle rzeczy do nadrobienia, że to jest szok dla mnie. Dobra. Otworzymy sobie te drzwi, tutaj też. I moi drodzy, teraz sobie przyspieszę czas, więc będziemy widzieli się zaraz. Jak już tutaj nie będą takie niektóre palety się pojawiały tutaj z tym wszystkim, bo te palety będą ogólnie się tutaj pojawiały. Również wam pokażę tutaj, jak widzicie, mamy wodę z koszty produkcji na miesiąc, dwa, ten. Tak to właśnie wygląda, moi drodzy, cykle, miesiąc. Mamy tutaj wszystko opisane, co byśmy, co wola nie... jak to się mówiła? Co wola Boga by nie chciała. I wszystko mamy po prostu napisane i idziemy teraz, jeszcze przyspieszę czas. No i widzimy się prawdopodobnie jutro, bo wydaje mi się, że jak będzie jutro, to już będę mógł wam zaprezentować, jak to dokładnie wygląda. Więc widzimy się za chwileczkę. A zapomniałem wam jeszcze, moi drodzy, powiedzieć, ja pierdolę, ja tak długo czekam, a zapomniałem wam powiedzieć, że musicie oczywiście włączyć to wszystko, bo inaczej nic wam się tutaj nie wyprodukuje. Cały czas o tym zapominam, więc wy o tym nie zapomnijcie, zróbcie to, bo inaczej no po prostu będziecie czekali, a wam tutaj nic nie urośnie, więc widzimy się za chwilę, bo ja cały dzień już czekam, a patrzę, a tu jeszcze nic nie ma i o co chodzi. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, tutaj pierwsze plony zostały pozbierane i możemy je tutaj zobaczyć, są już w skrzynkach.
Więc o tyle fajnie, że są już w szynkach, już nie musimy nic z nimi robić, wystarczy, że je tam zadujemy na przyczepę, na pick-upa, whatever, gdzie będziecie chcieli, tylko do punktu sprzedaży. Jak widzicie, tutaj mamy truskawki. Truskawki wyglądają właśnie w taki sposób i mamy napisane tutaj, że pomidory, salata, truskawki, jak to właśnie tutaj wszystko wygląda. Tutaj również mamy truskawki, mam napisane, że budowa magazynu i paleta i że truskawki są tutaj. I tak to właśnie wygląda, moi drodzy. I to właśnie zależy, jak widzicie, teraz mam grudzień i te truskawki przed chwilą dopiero właśnie zostały zebrane. Więc to nie ma to znaczenia, czy to jest lato, czy zima. Działa to właśnie w taki sam sposób. Czy coś jeszcze chciałem wam tak ogólnie powiedzieć? Oczywiście zaraz, zaiste. Dostajemy jeszcze inne te plony, tam pomidory czy tam salatę. Tylko no, po prostu musimy dłużej poczekać. Wydaje mi się, że truskawki zawsze idą pierwsze, ale tak mi się tylko wydaje. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam wytłumaczyłem, jak to działa. I mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że zostawicie łapę w górę, suba, ponieważ wbijamy 1000 subów i wpadniecie i zostawicie dzwoneczek i wpadniecie na mojego Twitcha. Twitch/Kondi. Codziennie streamy o godzinie 20. Twitter to jest Kondicjusz. Ja się będę z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo za ten piękny odcinek. No i trzymajcie się do odcinka, który pojawi się w niedzielę. No to nara, elo!